Nie wiem, co robić. Podjęłam decyzję. Robię gap year. Nie chcę tylko istnieć. Chcę naprawdę żyć. To naprawdę się dzieje. Zaczynam mój gap year. Dzisiaj jadę na moją pierwszą z wielu wycieczek. Będę lecieć do Szwecji. Jestem mega podekscytowana tą wycieczką, bo jadę tam, żeby zobaczyć się z moimi najulubieńszymi osobami na świecie. Lecimy do Szwecji. Znowu! To mega śmieszne, jak pomyślę o tym, jakie miałam podejście do ludzi parę lat temu. Jak kiedyś sprawiali, że czułam się beznadziejnie, a teraz uwielbiam ich. A jak to zrobiłam, zaraz wam o tym powiem. Wszystko szło jak po maśle. Aż do momentu, w którym... Wiecie, co się stało? Dostałam tego. Jest opóźnienie 5 godzin. Świetny początek. Poszłam spać, bo wstałam o 3. Mam 1 godzinę lot i 5 godzin opóźnienia. Więc to jest chyba najgorsza sytuacja. Ja rozumiem, jakbym leciała gdzieś daleko, nie wiem, do Stanów 12 godzin, to takie opóźnienie mnie nie zaskoczyło, ale no, to jest dosłownie 1 godzina lotu i muszę na nią czekać 5 godzin. Wstałam specjalnie o 3, a wychodzi na to, że mogłam się wyspać. Po prostu w takich sytuacjach ja tak nienawidzę latać. W mojej głowie ja zawsze romantyzuję podróże i mam takie, że oh my gosh, airport i w ogóle lecę gdzieś super. Ale właśnie też trzeba powiedzieć o realiach, czyli o tych wszystkich sytuacjach. Lejlam voucher na 18 zł. Co ja mam niby kupić na lotnisku za 18 zł? Wodę. 5 godzin później w końcu wsiadłam do samolotu i dotarłam do Kopenhagi. Tam spotkałam się z moimi dwoma siostrami, Sami i Alex z USA. A potem dołączyła do nas również Kat, która właśnie w Szwecji mieszka. Niestety przez to, że każda z nas mieszka teraz w innym kraju, no nie widzimy się zbyt często, więc to jest dla mnie niesamowite, że udało nam się faktycznie spotkać i spędzić parę dni razem i jestem za to naprawdę wdzięczna. Guess what we're doing? We're going to Dunkin' Donuts because it was a perfect day and it has to end that way. Yeah. Wiecie, co wam powiem? Nigdy nie spodziewałabym się, że ta druga exchange studentka, która zamieszka ze mną i z rodziną, stanie się dla mnie tak ważna, że stanie się dosłownie moją siostrą, moim terapeutą i moją najlepszą przyjaciółką. Wszystko w jednym. Tego wieczoru naprawdę czułam taki spokój w sercu i czyste szczęście. Przez całe moje życie przeszłam przez wiele różnych przyjaźni, z czego no, część z nich nie była dla mnie dobra. Miałam taki problem przez to, że dosłownie czułam się masakrycznie zmęczona po spędzeniu chwili czasu z kimkolwiek. Miałam overthinking, kiedy z kimś byłam. Czułam się gorsza, jakby coś było ze mną i tak. Po prostu czułam, że nie pasuję do ludzi, z którymi byłam. Czułam, że nie zasługuję na prawdziwą przyjaźń. Dzisiejszy dzień spędziliśmy w Kopenhadze, ale teraz już jesteśmy w Szwecji. Dzisiejszy dzień był taką jedną wielką niespodzianką. Jak przyjechałam, to moje host siostry z USA powiedziały mi, że moi host rodzice z USA, których z nami nie ma niestety, bo są teraz w Stanach, z okazji tego, że w tym roku i ja, i Kat kończymy szkoły, to chcieli nam zrobić taki graduation gift. Zaplanowali nam cały dzień atrakcji, za które oni wszystkie zapłacili, jakby płacili nam się za całe jedzenie, za park rozrywki, do którego poszliśmy, za rollercoastery, po prostu wszystko. Ja w ogóle się tego nie spodziewałam, jakby nie wpadłabym na to nigdy w życiu. Naprawdę nie wiem, czy sobie zasłużyłam na takich ludzi w moim życiu. Wiele razy byłam wystawiana, przez co czułam się po prostu nieważna i niekochana, ale to wszystko zmieniło się z czasem i to jest naprawdę niesamowite. Nowy dzień, nowa ja! Każda osoba, która była chociaż przez chwilę obecna w moim życiu, nauczyła mnie bardzo dużo na temat przyjaźni i ogólnie relacji międzyludzkich. Kiedy znalazłam tych właściwych ludzi, to cała moja energia nagle wróciła i stałam się ekstrowertykiem i zrozumiałam, że kocham spędzać czas z ludźmi, którzy sprawiają, że czuję się dobrze. Dzisiaj jest piątek i jedziemy z dziewczynami na taki getaway weekend. Cały ten weekend był po prostu dla nas. Dlatego zebrałyśmy się, wsiadłyśmy w pociąg i wyruszyłyśmy na fajną podróż. Po około 2 godzinach jazdy pociągiem i samochodem w końcu dotarłyśmy na prawdziwą szwedzką wieś.
Przez całe te 3 dni nie robiłyśmy nic specjalnego, ale czułam się naprawdę, naprawdę szczęśliwa. I moja bateria socjalna nie wyczerpała się ani razu. Gdybym powiedziała to 14-letniej mnie, nie wiem, czy by w to uwierzyła. Słyszałam kiedyś takie fajne porównanie, że woda w sklepie kosztuje 2 zł, woda w restauracji kosztuje 10, a woda na lotnisku kosztuje 20 zł. Ale to jest w dalszym ciągu ta sama woda, więc jeżeli naprawdę czujecie się mało warci, to po prostu przez w jakim środowisku jesteście i z jakimi się otaczcie ludźmi. Ostatniego dnia pojechałyśmy do IKEA. Coming inside. We're going to IKEA. Look, look at the car, guys. Yes, this is gonna be my car in the future. Wow, wait for it. Look at that. Oh my gosh, thank you. We're gonna have some meatballs because that's the Swedish heritage. Yes. We have to appreciate it. IKEA! IKEA! Nice to see you! Oh my gosh! Thanks, IKEA! I was so confused. Bycie w tej IKEA było tak fajne, że mimo, że to była naprawdę basic rzecz, najbardziej chyba basic, jaką mogłyśmy zrobić w Szwecji, dobrym towarzystwem wszystko jest fajne. Oh my gosh, Swedish horrors. Feeling Swedish today. Oh, it's a real one. It's my baby. It's kind of hairy, but it's okay. Can't you see how similar we are? Yeah, you are though. You actually my baby girl. Similar. Just your eyes. Uh-huh. Look at your eyes. Like, put your eyes up really open. Can you see that? Yeah. Cheers! Hi guys, welcome to my new apartment. Oh, that's a cute shark. Isn't it really cute? It is! Po zakupach nadszedł legendarny moment i zjadłyśmy Swedish meatballs. No i nasz getaway weekend dobiegł końca. Pomiędzy tymi toksycznymi przyjaźniami miałam momenty, w których czułam się bardzo samotna i tęskniłam za ludźmi. Nawet za tymi, którzy dosłownie mnie niszczyli. Teraz wiem, że lepiej jest poczekać i po prostu przemęczyć się przez chwilę w samotności, niż zostać w tej toksycznej znajomości na zawsze i po prostu umierać z każdym dniem po kawałku. I wiecie co? W swoim życiu mam teraz tak naprawdę może, nie wiem, 4-3 naprawdę bliskie osoby, którym naprawdę ufam i z którymi wiem, że mogę zawsze się spotkać, porozmawiać o wszystkim i o niczym. Dobrze mi z tym. Wolę coś takiego niż tysiące znajomych, którzy tak naprawdę w ogóle się mną nie interesują. Pamiętajcie, że wszystko jest z wami okej. Okay. A jeżeli ktoś sprawia, że nie czujecie się, czy jesteście okej, okay, naprawdę zostawcie ich inaczej w dzień. No i nadszedł mój ostatni dzień w Szwecji. Razem z moimi siostrami wróciliśmy do Kopenhagi, bo stamtąd miałyśmy loty. I spędziliśmy tam jeszcze trochę czasu razem, co było super, naprawdę bardzo fajny dzień. I no potem już pojechałyśmy na to lotnisko, gdzie się rozstałyśmy. Już za nimi tęsknię, ale nie było mi przykro, bo wiem, że czeka na mnie jeszcze więcej przygód. Kiedy wróciłam, musiałam od razu się przepakować, bo już następnego dnia miałam kolejny lot. A gdzie? Dowiecie się w następnym odcinku Gap Year Diaries.